Nagrywam. Dzień dobry. To jest trudniejsze od konkurenta. Ten klub tu istnieje od bardzo, bardzo dawna. Jest to bardzo skromny klub, ale aczkolwiek ma dosyć sporo do pokazania i pochwalenia się, bo jest dziewczyna, która już jest reprezentantką Polski. Jak ktoś słyszy, że te listowy na Śląsku Cieszyńskim, to nie ma chyba skojarzeń. Malutko. Prawda? Niewiele osób wie, że... Jest tego towarzystwa młodej generacji coraz mniej. Jest generalnie z tym problem, bo kiedyś dzieci bardzo często grały w piłkę nożną, w siatkówkę. Tam też powoli, że tak powiem, ta generacja zaczyna znikać. To nie będzie za rok, dwa, ale są takie tendencje. W listopadzie pojechaliśmy z reprezentacją Polski na międzynarodowy turniej o mistrzostwo Hiszpanii. Mieliśmy tam dobre wyniki, 7 medali bodajże w rozgrywkach indywidualnych, 5 w drużynowych. Nikt z Rosji nie przejeżdża przez Goleszów, ani przez Bielsko, jadąc do Cieszyna, na przykład na zakupy na targowisko w sobotę. Właśnie o to chodzi. Pytają się moi znajomi. To było pisane. Wspomniał tak pan o stopniu schorzenia. To jest trochę druga strona tego medalu, o którym rozmawiamy. Czy może pan powiedzieć, co za schorzenie, jakie ma pan dysfunkcje?